Witam wszystkich na prelekcji zatytułowanej Jeden pik Wiele znaczeń. Ja nazywam się Tomek Zieliński. Jestem autorem bloga informatykzakładowy.pl Na co dzień jestem też programistą. Pisałem systemy finansowe, programowałem komputery pokładowe w tramwajach i autobusach. Brałem udział w pracach nad wyszukiwarką Bing i grał Angry Birds. Ale dziś przygotowałem temat, z którym nie zetknąłem się podczas kariery zawodowej, mimo jej różnorodności. Będę mianowicie mówił o Poliglotach albo plikach poliglotycznych. No ich definicja jest dość prosta. Poliglot jest to plik, który spełnia wymogi wielu różnych formatów naraz. No, oczywiście, gdy sformułuje się definicję w ten sposób, no to od razu rodzi się pytanie, co to są pliki, co to są formaty plików. No, zajmiemy się tymi pytaniami, potem zetkniemy się, czy też celowo zbłądzimy w sytuację których pliki będą miały naraz wiele formatów. No, nie, nie zabraknie też e, wielu dygresji ciekawostek. No, zaczynajmy. No, co to jest plik? W systemach Unixowych rzekomo, wszystko jest plikiem. No, I taka definicja nie pomaga nam za bardzo. No, bo szybko zorientujemy się, że są takie prawdziwe pliki, y, które mamy na myśli, używając słowo plik. No, i są jakieś takie pliki specjalne, na przykład reprezentujące konkretne urządzenia. No, i te pliki nie będą się zachowywały tak, jak do tego przywykliśmy. Y, na przykład y, mogą to być pliki, do których da się tylko pisać. No, i urządzenie DEFLP, czyli reprezentacja drukarki liniowej, y, to jest plik, który jedynie przyjmuje dane. No, i te, to wszystko, co tam zostanie zapisane, poleci bezpośrednio na drukarkę. Nie da się z tego pliku czytać. No, gdy drukarki były podłączone do portów równoległych typu, no to nie było tam żadnego kanału zwrotnego, więc drukarka nie była w stanie o niczym poinformować. Mamy też na przykład plik Defrandom, który dostarcza nam dane z generatora liczb losowych lub pseudolosowych, losowych, który możemy jedynie czytać. No co więcej, jesteśmy w stanie jedynie sekwencyjnie czytać kolejne wartości, bo nie będziemy w stanie przemieszczać się ani w przód, ani w tył po tym, co zostało wygenerowane. Na potrzeby tej prezentacji zdefiniujemy sobie więc prawdziwy plik, czyli taki plik, który nas będzie interesował. No, on będzie miał takie właściwości. Po pierwsze, będzie gdzieś zapisany. To nie jest wymogiem sensu stricto, natomiast jeśli jakiś plik istnieje Siedzi sobie w jakimś katalogu, ma jakąś nazwę, potrafimy pokazać palcem nośnik, na którym ten plik jest zapisany, no to czujemy się znacznie lepiej. Możemy też ten plik na przykład skopiować to też nam może pomagać. Po drugie, ten nasz prawdziwy plik ma określoną długość i my ją znamy. Gdy przystępujemy do obróbki pliku, no to wiemy, jak on jest duży i co ważne, jego zawartość jest ustalona. Nie będzie się zmieniała, a my mamy swobodny dostęp do każdego bajtu i możemy się przemieszczać w przód i w tył. Przyjmujemy, że możemy czytać zawartość tego pliku, jak chcemy. Kolejne pytanie brzmi: co to jest format pliku? No, format pliku to jest umowa między zapisującym a odczytującym. Zapisujący plik zobowiązuje się do tego, że będzie zapisywał dane w jakimś konkretnym porządku, jakoś je interpretując. Tak. Aby osoba, która będzie chciała wczytać te same dane, wiedziała dokładnie, co będą oznaczać kolejne bajty, jak wyglądają struktury danych itd. Taka umowa, czyli specyfikacja, ona czasem będzie opisywała jakieś mechanizmy, które pomogą nam stwierdzić, czy dany plik jest poprawny. No, czasem to będzie oczywiste, na przykład jeśli jest za krótki w stosunku do tego, czego się spodziewamy, no to wiadomo, że musiał zostać uszkodzony albo niekompletnie zapisany. Natomiast bardzo, w bardzo wielu sytuacjach będziemy mieli do czynienia z jakimiś przypadkami brzegowymi, które nie zostały wyspecyfikowane i tak naprawdę nie wiadomo, czy plik, który ma jakąś postać, czy on na pewno jest poprawny, czy też wykracza poza specyfikację. Ja, może się też zdarzyć, że jakieś ograniczenia czy jakaś interpretacja zostanie podana, a mimo to zdecydujemy się na zignorowanie odstępstw od danego formatu. Czasem będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy wiemy, że dane są uszkodzone. Na przykład jest jakaś śnieżyca albo burza. My oglądamy telewizję cyfrową dvb i sygnał, który do, dociera od nadajnika do naszego telewizora jest za słaby. I wiemy, że to, co dekoduje układ odbiorczy, że to nie są te dane, które powinny do nas trafić. A mimo to no, nie mamy innego wyjścia, jak tylko przekazać te dane do układu dekodującego audio-video. I te dane błędne, które przyszły, no to one będą się dekodowały do jakichś graficznych i dźwiękowych artefaktów. No, na przykład takich, jak na, na ekranie. Mimo, że te dane są niepoprawne, no to próbujemy cisnąć dalej. No, bo może za chwilę będzie lepiej. Co ciekawe, istnieje taka forma działalności artystycznej. Ona nosi nazwę data moshing i polega na tym, że dane audiowizualne są celowo uszkadzane, a te artefakty, które się pojawią, to jest wyraz kreatywności artystycznej. No, pozostawiam Waszej opinii, co, co myślicie o takiej sztuce. Czasem będzie tak, że Popatrzymy na jakieś dane i od razu wiemy, z czym mamy do czynienia. Na przykład patrzymy na zeszyt ucznia podstawówki wyglądający tak jak na obrazku. Wiemy, że to jest zeszyt do muzyki. Może być tak, że popatrzymy sobie na zeszyt w kratkę, w którym pojawiają się jakieś liczby, jakieś operacje arytmetyczne, i wiemy, że mamy do czynienia z zeszytem do matematyki. Ale może być tak, że spojrzymy na jakiś zeszyt w linie, tam będzie temat wojny napoleońskiej w poemacie Pantadeusz, i nie będziemy wiedzieli, czy mamy do czynienia z językiem polskim, czy też może z historią. I podobnie będzie z plikami poliglotycznymi. One po prostu są. Różnymi formatami naraz. Nie jest tak, że plik, który jest obrazkiem i archiwum, że on jest bardziej obrazkiem niż archiwum. Nie, chodzi o to, że on może być interpretowany na różne sposoby, choć jego rzeczywista zawartość nie zmienia się w żaden sposób. Aby to lepiej zilustrować, wymyślmy sobie dwa formaty. Format czerwony. To będzie plik, który składa się z zer i jedynek i będziemy to interpretować jako gole, gości lub gospodarzy. Format zielony, to są pliki, to są ciągi znaków, które spełniają pokazane tutaj wyrażenie regularne. Spójrzmy teraz na 7 bajtów przykładowego pliku 0001111. No, widzimy, że taka zawartość pliku, ona spełnia oba formaty i czerwony i zielony. I to nie jest tak, że bardziej spełnia lewy niż prawy, czy odwrotnie. To jest po prostu zapis, to jest plik, który pasuje do obu formatów, więc może być interpretowany jako oba te formaty. Drugi przykład. Odejdziemy na chwilę od plików, a popatrzymy sobie na obrazek, który daje się zdekodować zgodnie z dwoma odmiennymi specyfikacjami kodowania danych w obrazkach. Będzie to widać dobrze na drugim slajdzie tutaj, ponieważ widzimy, że ten mały obrazeczek, który mamy na środku, on tak naprawdę składa się z kodu Aztek po lewej stronie i z QR-kodu po prawej stronie. QR-kod, jak wiadomo, jest formatem nadmiarowym, więc nawet jeśli wytniemy z niego pewną część danych, to on nadal będzie pozwalał na zdekodowanie tego, co się w nim mieści. No i taka właśnie sytuacja jest tutaj. Nie da się powiedzieć czy ten mały obrazek, czy on jest bardziej aztekiem, czy on jest bardziej QR codem, bo zależnie do tego, który kluczy dokodujący przełożymy, no, dostaniemy taki lub e, inny przekaz. I ten obrazek na środku jest jednocześnie aztekiem QR codem, nie jest bardziej jednym albo bardziej drugim. Dobrze, czas na przygotowanie naszego pierwszego poliglota. Będzie to Gifar. Gifar to jest nazwa hybrydy będącej jednocześnie Obrazkiem w formacie GIF i archiwum w formacie JAR, czyli JAR to jest pakiet zawierający program języku Java. Gifar został po raz pierwszy wspomniany w roku 2008, i to jest chyba pierwszy przykład z pliku poliglotycznego, który stanowił jednocześnie zagrożenie bezpieczeństwa, które dostało swoje CVE i zostało załatane. Gifara skonstruujemy w następujący sposób. więc będziemy potrzebować jakiegoś pliku gif, a w moim przypadku będzie to logo bloga 500 na 500 35 KB i jakiegoś pliku jar. No, pierwszym lepszym jaki znalazłem w swoim, na swoim komputerze to był bytecode viewer, czyli dekompilator do, do javy. On ma aż 27 MB, ale co ciekawe taka różnica wielkości w niczym nam nie przeszkodzi. Produkujemy gifara. Składnia dosowego kopy Binarny, jeden plik plus drugi plik to nam daje w sumie sklejoną zawartość tych plików pod nową nazwą. A tutaj widzimy, że powstał plik Gifar o rozszerzeniu Gifar i jego rozmiar jest sumą rozmiaru obu plików składowych. Teraz bierzemy i ten nasz wynikowy Gifar zapisujemy pod nazwą z rozszerzeniem GIF oraz pod nazwą z rozszerzeniem JAR. No, i teraz zobaczymy, że Windows zareaguje. Upewniamy się jeszcze, że są takich samych rozmiarów, czyli to jest plik o identycznej zawartości. I upewniamy się, że Windows reaguje dokładnie identycznie, mimo że tutaj widzimy na podglądzie, że ten plik GIF, który oglądamy, ma teraz 27 MB. Gdy klikniemy dwukrotnie na Jarze, powstałem z Gifara, no to mamy poprawnie odpalony bytecode viewer, mimo że tak naprawdę odpaliliśmy GIFARA, a nie JARA. Skleiliśmy obrazek GIF i archiwum miar I co ciekawe, tak powstała hybryda. Ona nadal potrafi się zachowywać albo jak obrazek, albo jak JAR. I kluczową informacją, aby to zrozumieć, jest to, że archiwum JAR to jest tak naprawdę plik zip. No, w środku zawiera klasę języka Java, umieszczone w określonym porządku, w określonych podkatalogach. Ale mamy do czynienia z gifem, do którego dokleiliśmy zipa. Teraz popatrzmy na te formaty. W tej prezentacji będę bardzo, bardzo szeroko korzystał z prac Ange Albertiniego, który wyprodukował m.in. takie wspaniałe infografiki objaśniające formaty danych. No i tu mamy właśnie na ekranie objaśniony format GIF. Na początku jest jakaś, jakiś nagłówek, tutaj GIF 89A, potem mamy informacje o rozmiarze pliku, o tablicy kolorów, potem informacje o zawartości tego pliku, no i jakiś tam znacznik kończący. No ale co ważne, tutaj ten plik czytamy od początku do końca, czyli od, od lewej do prawej, od bajtu pierwszego do ostatniego i interpretujemy to, co czytamy po kolei. Natomiast z zipem sprawa ma się zupełnie inaczej. Plik zip zaczynamy czytać od samego końca. Czytamy ostatnie 4 bajty i dowiadujemy się, o ile bajtów musimy się cofnąć, żeby przeczytać Central Directory, czyli spis treści opisujący zawartość ZIPa. I te informacje o kolejnych plikach, one zawierają negatywne offsety, czyli informacje o ile bajtów musimy się cofnąć względem tego Central Directory, aby dotrzeć do informacji o danym pliku. Czyli tutaj w przypadku ZIPa czytamy najpierw końcówkę, a potem cofamy się. Dobrze, teraz będzie dygresja. Format danych nie zawsze będzie ładnie opisany. Nie zawsze będziemy mieli do czynienia z jakimś dokumentem zawierającym pełną specyfikację, przykłady i tak dalej. Im dalej wstecz się cofamy, tym będzie gorzej. Na przykład stare wersje Worda, przez stare rozumiecie, takie sprzed 30 lat, one zapisywały pliki jako zrzuty pamięci, tak po prostu, i był jakiś obszar pamięci, gdzie, gdzie Word przechowywał dokument i najszybszą i jedyną wtedy możliwą metodą, żeby to wydajnie zapisywać pliki, no to było po prostu wzięcie tego kawałka i zapisanie na dysku. Ponieważ to nadal nie było wystarczająco szybkie, gdy nie chciało zapisywać zmiany skrótem klawiszowym na przykład, to wymyślono coś takiego jak fast save, czyli dopisywanie na końcu dokumentu tylko zmienionych chunków, no oczywiście również Pochodzących z Memory Dump'a, więc łatwo się domyślić, jaka kasza w ten sposób powstawała. Możemy sobie zresztą dokładnie to wyobrazić, bo źródła programu Word dla Windows 1.1 zostały uwolnione przez Microsoft i możemy zobaczyć, jak wyglądają. No i, i to możemy zobaczyć jakiś kawałek, w którym jest struktura języka C, w którym jest unia, w którym są dwie inne struktury. I programistom języka C w tym momencie już dreszcz przechodzi po krzyżu, bo oni sobie wyobrażają, ile będzie roboty, żeby zaimplementować tutaj kompatybilność wsteczną na systemach o innej architekturze, albo na procesorach, które mają little endian, big Indian, które mają inną postać, niż komputer, który zapisywał takie dane. No i teraz wyobraźmy sobie, że taki kod, który Powstawał w roku 90, że on będzie utrzymywany na przykład przez 30 lat i że zatrudniając się w Microsoftie nadal będziemy musieli z tym pracować. Dygresja od dygresji. Gdy się chodzi po takich starych kodach źródłowych to można znaleźć na przykład takie instrukcje, że tutaj jest jakaś wersja testowa czegoś i jeśli masz pytania albo komentarze, no to zadzwoń do Filipa Hejne na koszt Microsoftu, numer taki a taki, ale przed 10 sierpnia 1990. Dlaczego mówiłem o tym wieloletnim utrzymywaniu? Więc gdy spojrzymy sobie na współczesnego Worda, tutaj mamy Abouta z bieżącej wersji Worda w Office 365, gdy wywołamy sobie na ekran okienko otwierania plików i gdy rozwiniemy sobie formaty, które ten Word potrafi otworzyć, to widzimy tam możliwość otwierania plików Word Perfecta. WordPerfect w wersji 5 został wydany w roku 1992, więc mamy w tej chwili 28 lat utrzymywania kompatybilności wstecznej i wyobraźcie sobie, jak wielką przyjemnością musi być praca z tak starym kodem. Dobrze, koniec dygresji. Wróćmy teraz do naszego gif a czyli pliku, który powstał poprzez sklejenie obrazka w formacie GIF z archiwum w formacie jar. Gdy spodziewamy się obrazka, będziemy ten plik czytać od początku. A gdy spodziewamy się archiwum, to będziemy ten plik czytać od końca. No i tu rodzi się pytanie, dlaczego od końca? No, z przyczyn wydajnościowych. Operowanie na końcówce pliku jest o wiele wydajniejsze niż próba dopisania czegoś na początku. Więc, y, gdybyśmy chcieli dopisać coś albo skasować z ZIPA, na przykład gdybyśmy chcieli skasować pliki 1 i 3, to tak naprawdę wystarczy, że zapiszemy na końcu y, drugą kopię Central Directory. Y, w którym usuniemy e, informacje o plikach e, 1 i 3, mimo że te pliki tak naprawdę ciągle tam istnieją. Zauważmy teraz, że mamy na końcu nowe Central Directory, nowe offsety do pliku 2, 4, 5, 6 itd., natomiast e, pliki 1 i 3, mimo że fizycznie występują wewnątrz ZIP-a, to tak naprawdę są już niedostrzegalne, e, bo nie występują w Central, central Directory. E, mamy więc do czynienia z ZIP-em, w którym możemy coś dopisywać. Mamy jakieś puste przestrzenie, i one w żaden sposób nam tego zipa nie zepsują, gdy będziemy pisać w miejscach zajmowanych przez pliki, które skasowaliśmy. Teoretycznie skasowaliśmy. Znacznie więcej informacji o plikach zip i o tym, w jaki sposób można próbować oszukiwać. Biblioteki odczytujących ich zawartość. Znajdziemy w prezentacjach GNWL-a, który poświęcił temu sporo czasu i znalazł naprawdę ciekawe informacje, więc odsyłam wszystkich zainteresowanych właśnie do, do GNWL-a. W większości przypadków pliki poliglotyczne będą powstawać nie poprzez sklejanie plików, tylko osadzanie jednego pliku w drugim. Aby to było możliwe, ten większy plik, nazwijmy go gospodarzem, musi mieć jakieś wolne obszary jakieś takie miejsca, które nie będą używane, żeby mniejszy plik mógł tam zostać w całości wklejony i aby niczego nie psuł. No i okazuje się, że najłatwiej będzie to zrobić, gdy pozycje różnorakich sekcji w pliku gospodarza będą określane za pomocą offsetów. Na ekranie mamy ilustrację pokazującą plik wad, czyli plik z zasobami używanymi na przykład w grze Doom. No i tutaj widzimy, że nagłówek od katalogu oddziela jakaś tam liczba bajtów zdefiniowana poprzez offset, czyli oddalenie zapisane w nagłówku. I teraz, gdybyśmy wpisali tam jakąś dużą wartość, na przykład 1500, no to wtedy mielibyśmy ponad megabajt pustego miejsca, w które moglibyśmy wpisać jakiś inny plik, i on by niczego nie zepsuł. Skoro już jesteśmy przy Dumie, dwa tygodnie temu Andrzej Albertini zaproponował stworzenie egzeka, który zawierałby jednocześnie Duma dla DOSa i duma dla Windows, tak aby zależnie od systemu operacyjnego uruchomiała się jedna wersja albo druga. No jak zacząłem sobie czytać, jak zbudowany jest format exe dla DOS-a i dla Windowsa, to znalazłem jeszcze jedną ciekawostkę, mianowicie taką, że Windows 95, 98 odpalał starą wersję DOSową, jeśli program startował z linii komend, a wersję Windowsową w przypadku startu ze środowiska graficznego co najmniej dziwne. W każdym razie, challenge Angiego został zrealizowany w ciągu raptem paru dni. Jakiś inny użytkownik Twittera napisał skrypt, który bierze dwa execis, dopisuje na główek .pe, robi odpowiednie relokacje, no i w ten sposób produkuje egzeka, który jest jednocześnie programem dla dosa i programem dla Windows. Można więc w pewnym sensie powiedzieć, że Taki egzek sam w sobie jest plikiem poliglotycznym. Zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych przykładów, najpierw przygotujemy jeszcze ręcznie dwa pliki poliglotyczne. Pierwszy będzie skrzyżowaniem pliku graficznego i kodu w języku PHP. Przygotujemy go następująco: otwieramy sobie jakiś edytor graficzny, mamy wklejony obrazek, zapisujemy ten obrazek w formacie GIF. I co istotne, w komentarzu, ponieważ plik GIF może mieć komentarz, wpisujemy nazwę funkcji, którą chcielibyśmy wywołać. W naszym przypadku PHP info. Zapisujemy taki plik. Widzimy, że pojawił się w wybranym katalogu. I teraz robimy sobie kopię pliku GIF z rozszerzeniem PHP. Zobaczymy, że w jaki sposób zostanie zinterpretowany przez serwer www. Widzimy, że pliki są identycznej wielkości. To jest tak naprawdę identyczna zawartość. Wysyłamy ob oba pliki na zdalny serwer. Otwieramy sobie przeglądarkę i wpisujemy adres pod którym się znajdują. Najpierw popatrzymy sobie na plik gif, czyli główka.gif. No i widzimy, że mamy e, zawartość obrazkową. Teraz podmieniamy PHP. No i tu widzimy, że na początku mamy to troszkę binarnych śmieci, ale potem e, wykonanie naszego kodu dokonuje się. E, do czego może się przydać taki plik? No, wszędzie tam, gdzie możemy wysłać jakiś obrazek, a bardzo często możemy na różne strony wysłać np. jakiś awatarek, możemy przemycić kod w języku PHP. I teraz, jeśli uda nam się ten obrazek doprowadzić do tego, żeby serwer zinterpretował ten obrazek jak plik PHP, albo gdy uda nam się za pomocą np. jakiegoś mechanizmu template'ów zainkludować ten plik graficzny jako kod PHP, no to doprowadzamy do zdalnego wykonania kodu, co zazwyczaj jest podatnością krytyczną. Naszym trzecim ręcznie przygotowanym poliglotą będzie plik będący hybrydą dwóch formatów, które tak naprawdę są zipami. Popatrzmy sobie najpierw na dokument Worda, tutaj przygotowany. Ten dokument zostanie zintegrowany z aplikacją dla systemu Android. Gdy... Zobaczymy sobie zawartość pliku DocX, to zobaczymy, że to jest tak naprawdę jakiś tam schemat katalogów z plikami XML, w których można znaleźć nawet otwartym tekstem napisane te napisy, które pojawiały się w dokumencie. Można tam też znaleźć osadzone pliki graficzne, tutaj logo bloga. I taki plik, mimo że ma rozszerzenie DocX, to jest tak naprawdę zipem. Który zawiera te pliki, które widzieliśmy przed chwilą. Podobnie plik APK, czyli format dystrybucyjny aplikacji dla Androida, on również ma postać zipa z jakąś tam zdefiniowaną odpowiednio strukturą plików i katalogów. Co teraz zrobimy? Weźmiemy sobie ten plik APK, utworzymy jego kopię, otworzymy, otworzymy zawartość .x i przekopiujemy wszystko co jest w pliku Worda do aplikacji androidowej. To, co musimy jeszcze zrobić, to musimy usunąć podpisy cyfrowe, które były oryginalnie w pliku APK, no bo gdy dorzuciliśmy nowe pliki, które nie zostały podpisane, no to Android odmówi instalacji aplikacji z jakimiś nieznanymi plikami. Więc to, co teraz robimy, to jest usunięcie katalogu MetaInf. I żeby móc taki plik zainstalować, no to musimy ręcznie go podpisać. No, oczywiście w standardowym przypadku nie będziemy mieli do dyspozycji tego samego certyfikatu, którym podpisywana jest jakaś tuza aplikacja. No tutaj akurat wziąłem swój własny certyfikat debugowy. Zostałem ostrzeżenie, że to jest certyfikat samopodpisany, ale nie przeszkodzi nam to w instalacji tego pliku na komórce z Androidem, którą mam teraz podłączoną do komputera. Najpierw upewnię się, że połączenie działa. Tak, widzę urządzenie. Instalacja tego naszego zmodyfikowanego pliku. Hmm, jeszcze raz. O, za drugim razem ruszyło. I Państwo tego nie widzą, ale ja widzę na telefonie, że taka aplikacja została zainstalowana. Widzimy, że mamy tutaj ten zmodyfikowany plik. Przygotowujemy go, jego kopię, ale tym razem dajmy rozszerzenie dos .x. Zobaczymy, czy uda nam się go otworzyć jako dokument Worda. Gdy uruchamiamy Worda, najpierw mamy pierwszy komunikat błędu, ale możemy go przeskoczyć. Potem mamy informację, że ta zawartość coś jest z nią nie tak, ale że możemy próbować odzyskać zawartość. No, i gdy się na to zgodzimy, to ostatecznie dostajemy tą treść, o którą nam chodziło. Można powiedzieć, że tym razem sukces był połowiczny, no bo po drodze dostaliśmy komunikaty błędu. W Wordzie 2010 to były dwa komunikaty, we współczesnych wersjach Worda to jest tylko jeden komunikat, ten drugi. No, ale możemy uznać, że tutaj pół punktu się należy, no bo zrobiliśmy hybrydę, zrobiliśmy poliglota który jest jednocześnie dokumentem WORTA, troszkę kulawym i pełnoprawną aplikacją Androidową. Teraz popatrzymy sobie przez chwilę na format PDF, który jest formatem starym, występującym w wielu wersjach i bardzo obszernym. Na przykład tutaj na ekranie mamy mniej niż 1 trzecią specyfikacji formatu PDF 1.7, która ta specyfikacja ma ponad 750 stron. Gdyby patrzymy sobie na specyfikację PDF, -a. no to widzimy, że nagłówek pliku, czyli pierwsza, pierwsza linia, pierwsze bajty muszą składać się z pięciu znaków, procent PDF, kreska, dalej numer wersji. Ale jeśli popatrzymy sobie do bazy wiedzy, to znajdziemy tam informację, że Adobe Acrobat historycznie otwierał PDF-y, dopóki taki nagłówek procent PDF znajdował się w pierwszych 1024 bajtach. Wszystko, co było wcześniej, było ignorowane. Gdy zagłębimy się w troszkę starsze dokumenty, troszkę bardziej obszerne, tutaj widzimy już 1300 stron specyfikacji, to możemy jeszcze odnaleźć takie wyjątki w dodatku H, że na główek pliku mógł mieć też postać procent, wykrzyknik PS kreska Adobe, kreska coś tam, coś tam, coś tam. No więc widać, że format po pierwsze ewoluował, po drugie będzie miał mnóstwo różnych jakichś takich gliczy i i różnych trików, które można wykorzystać, ale z tą wiedzą, że pierwsze 1024 bajty mogą mieć tak naprawdę dowolną zawartość, no to już moglibyśmy pokusić się o zrobienie poliglota, który będzie miał więcej niż dwa formaty. Bo na początku może być plik exe, no bo początek jest całkowicie dowolny. Po pliku exe będzie PDF, który zacznie się przed 1024. bajtem. A na końcu tradycyjnie może być zip. No i w ten sposób mamy już poliglota, który będzie się składał z trzech różnych formatów. I teraz tak. Jeśli chodzi o konstruowanie poliglotów z użyciem formatu PDF, to do rangi sztuki podnieśli to autorzy periodyku sieciowego, którego nazwy nie będę może tłumaczył. Kluczowe jest to, że periodyk ten dostępny jest w postaci plików PDF. I prawie zawsze ten PDF jest jakimś plikiem poliglotycznym. Jeśli popatrzymy sobie na przykład na numer trzeci, to jest to jednocześnie PDF, JPEG i ZIP. Ale jeśli weźmiemy ten plik i zakodujemy go, zaszyfrujemy go ASM w trybie CBC, tutaj z podanym kluczem i wektorem inicjalizacyjnym, to w efekcie dostaniemy prawidłowy plik PNG. A jeśli do tego potraktujemy ten plik jako zapis audio, to w środku znajdziemy transmisję danych z kluczowaniem częstotliwości. W ilustracji z numeru trzeciego możemy zobaczyć, jak mieszać zawartość jpega i pdf -a w jednym pliku. Kolejne sekcje jpega i pdf -a zmieniają się trzykrotnie. Plik zaczyna się od nagłówków jpega, wszystkich niezbędnych markerów otwierających, po których jpeg rozpoczyna komentarz. Przeskakujemy do PDFa. W komentarzu JPEGA zapisujemy nagłówek PDFa oraz rozpoczęcie zapisu obiektu binarnego. Wracamy do JPEGA, tam komentarz się kończy. Zapisujemy całą pozostałą zawartość pliku z obrazkiem i przeskakujemy z powrotem do PDFa, gdzie zamykamy tenże obiekt binarny, który zawierał całą zawartość, prawie całą zawartość JPEGA. I mamy teraz wolną rękę do tego, żeby. Po zamknięciu obiektu binarnego w PDF-ie dopisać całą pozostałą zawartość pliku PDF. No i w ten sposób uzyskujemy hybrydę JPG i PDF-a, która przeplata się tak naprawdę. Nie jest czymś sklejonym, tylko przeplecionym. Gdy spojrzymy na pozostałe numery magazynu, no to odkryjemy, że każdy z nich wnosi coś nowego do konstrukcji plików poliglotycznych. Na przykład numer czwarty jest jednocześnie PDF-em, zipem i kontenerem TrueCrypta. Numer 5. PDF-em, zipem, plikiem Flash i butowalnym ISO, który można użyć do wystartowania komputera, by grać w Tetris'a. W numerze 13 mamy hybrydę PDF-a i niedeterministycznego programu w Postscriptie. Postscript jest językiem Turing zupełnym, więc można w nim programować. No, i tam jest program, który rysuje labirynty. W numerze 14 mamy zabawę z kolizjami MD5, to znaczy, jest, plik jest PDF-em, ZIP-em, dla Nintendo Entertainment System, a skrót MD5 tego pliku występuje i na okładce magazynu, i w tym osadzonym ROM. I tu, tutaj mózg mi już wybucha, to jest, to jest mistrzostwo. W numerze 16 z kolei mamy PDF-a, który jest jednocześnie zipem, który jest jednocześnie skryptem basha, który odpala serwer www napisany w Pythonie, w którym jest web IDE, w którym można obejrzeć binarną wersję numeru 16 razem z adnotacjami. Numer 17, czyli PDF, zip i firmware dla komputera pokładowego misji Apollo. Innym pomysłem Angiego są poligloty chimery, czyli takie pliki, w których będzie kilka nagłówków, ale pojedyncze blok danych. No i przykładem skonstruowanym przez niego byte po bajcie ręcznie jest plik, który zawiera jpega, który jest obrazkiem bazowym, ale zawiera również PDF-a, który może mieć osadzone JPEG, więc jest kwestia przeplecenia JPG z PDF-em w taki sposób, aby PDF mógł zawierać obrazek, no i zip, który może trzymać nieskompresowane dane, więc również może odwołać się do tego JPG-a, który znajduje się gdzieś tam odpowiednio wcześniej. Innym ciekawym narzędziem tego samego autora jest program o nazwie Mitra, który jest generatorem poliglotów. Może wziąć dwa pliki, tutaj z podanej listy, z kombinacji, która jest obsługiwana, i zrobić plik poliglotyczny, nawet jeśli operator w ogóle nie wie, jak trzeba by się do tego zabrać. W chwili kiedy przygotowuję tą prezentację Mitra obsługuje 278 różnych kombinacji plików, ale tak naprawdę rzeczywista liczba jest większa, bo na przykład zip występuje tutaj w jednej kopii, no a to oznacza, że czy apk, czy .DOSX, czy inne formaty oparte na zipie, one wszystkie mogą się tutaj również pojawić. Angel Bertini wyróżnia Kilka różnych klas łatwości konstruowania poliglotów, czyli jak przyjazne są różne formaty do tego, aby mogły wziąć udział w konstrukcji takiego pliku. Więc najłatwiejsze są te pliki, które mogą się zaczynać od dowolnego offsetu. No i tutaj koronnym przykładem, który już przywoływaliśmy jest ZIP, który nie ma żadnych wymagań, jeśli chodzi o początek pliku. Potem są pliki, w których można zrobić dziury. No, przykładem jest WAD, który wspominaliśmy wcześniej. Można sobie zrobić offsety tak, aby w środku pliku były dziury bez żadnego zastosowania. Kolejną klasą łatwości są pliki, które mogą się zaczynać troszkę dalej niż na początku. Na przykład wspomniane PDF-y albo pliki audio-video MPEG. Względnie przydatne są jeszcze te pliki, które wprawdzie muszą zaczynać się od offsetu zerowego, ale tolerują dołączanie danych na końcu. Tak jak wcześniej widzieliśmy na przykład w GIF-ie. No i najtrudniej jest oczywiście pracować z tymi plikami, które nie pozwalają na dołączanie niczego, no i te tak naprawdę nie są obsługiwane. Jeśli chodzi o to, jak działa Mitra, to ma cztery podstawowe metody łączenia. Po pierwsze łączenie. Tak jak robiliśmy GIFARA. Po drugie, wstawianie jednego pliku w drugi w wolne miejsca. Po trzecie, wykorzystanie komentarzy. Tak jak na przykład wstawiliśmy PHP do pliku GIF. A na końcu zippers, czyli pliki, które wchodzą na zakładkę, czyli korzystające wzajemnie z komentarzy albo jakichś innych struktur, takich jak binarne bloby w PDF-ie, które można wzajemnie zazębiać i przeplatać pliki. Czasem może się zdarzyć tak, że będziemy mieli jakiś plik i nie będziemy znali jego typu. Będziemy chcieli dowiedzieć się co tak naprawdę jest w środku, jak, jak interpretować jego zawartość. I jeśli korzystamy z systemów Unixowych, to możemy użyć do tego polecenia File. To jest bardzo stare polecenie. Jego pierwsza wersja pojawiła się bodajże w roku 1974 w Unixie w wydaniu czwartym albo w wydaniu piątym. Oczywiście od tamtego czasu była wielokrotnie przebudowywana. Natomiast gdy jakiś program istnieje tak długo, no to jest w stanie zakumulować w ciągu tych kilkudziesięciu lat wiele tysięcy różnych formatów, które jest w stanie rozpoznać. Jak przeczytałem, że jest ich aż tyle, to zechciałem zobaczyć, jak wyglądają te definicje. No, zobaczyłem sobie, że... Definicje na przykład do pliku GIF wyglądają tak jak tutaj. Mamy jakieś nagłówki, po których możemy GIF-a rozpoznać, możemy zidentyfikować jego typ, zidentyfikować wymiary. I jak sobie przeglądałem takie definicje, to zainteresował mnie taki fragment. Możliwe zastępniki czy też formaty zastępujące gifa i tu jest napisane gif 94z czyli zip gif no a przecież takiego nie ma no i nie, nie wiem, czy też tak miewacie, ale jak czasem znajdzie się jakąś ciekawą informację, to, to człowiek zaczyna szukać jakichś informacji towarzyszących i zagłębia się w Wikipedię i w jakieś archiwalne, zakurzone strony. No i nagle się okazuje, że jest czwarta rano i, i my czytamy o rozmnażaniu Turkucia pod jadka. No tutaj na szczęście aż tak źle nie było, ale zobaczyłem nazwisko Greg Ro, Roelovs. No, tak jak wrzuciłem to nazwisko w Google'a, no to okazało się, że jednym z lepiej zindeksowanych artykułów pana Grega jest historia PNG. Ten artykuł ma 21 lat. Dlatego czyta się go troszkę śmiesznie. Jest napisane, że przede wszystkim PNG nie jest martwy. No, jak sobie poczytamy ten artykuł 20 lat później, no to wiemy, że z całą pewnością nie jest. Natomiast zabawne jest to, że ten artykuł powstał jako odpowiedź na informacje o innym formacie, no, która akurat nie przetrwał próby czasu, prawie niczego już nie da się o nim dowiedzieć. Natomiast ja zobaczyłem, postanowiłem sprawdzić, czym teraz po tym czasie zajmuje się Greg Roelofs. Wrzuciłem go w Linkedina. Okazało się, że, że on właśnie pracuje w Linkedinie, że mamy jednego wspólnego znajomego. Potem sobie znalazłem jeszcze jakieś strony prowadzone przez Gregana. No, tutaj na szczęście to troszkę oczy krwawiło, się patrzę na stronę, która tak wygląda. Więc udało się przerwać ten ciąg chodzenia po linkach i, no i wydostać z powrotem na powierzchnię. No ale jakby przy produkcji tych trzech slajdów, które przed chwilą widzieliście, to godzinka minęła. Ale dążyłem do tego, że polecenie file ma interesujący przełącznik. Minus k albo minus minus keep going, czyli gdy już rozpoznasz typ, nie zatrzymuj się, próbuj dalej, szukaj kolejnych offsetów, jakichś kolejnych sygnatur. I tutaj rodzi się nowa zabawa, czyli polymog. Polymog to jest plik, który udaje tak dużo różnych formatów, jak tylko się da. No i tutaj na tym obrazku autorstwa wiadomo kogo, Mamy ilustrację pliku, który jest przez polecenie file rozpoznawany jako 40 różnych formatów. Po lewej mamy listę. Jak widać, ten plik składa się w większości z różnych magicznych sekwencji, na, na podstawie których te formaty mogą być rozpoznawane. Ale to jeszcze nie wszystko, bo oprócz polecenia file mamy inne narzędzie o nazwie Binwalk, które jest w stanie rozpoznawać nieco więcej formatów w nieco większej liczbie wersji. I gdy uruchomimy Binwalka. Na tym pliku polimokowym to Binwalk jest w stanie znaleźć tam 150 różnych formatów, z których żaden oczywiście nie jest prawdziwy, to znaczy nie będziemy mieli rzeczywistej zawartości pliku danego typu. Tutaj w tej zabawie chodzi tylko o to, żeby wygenerować jak najwięcej różnych trafień. Jeśli mówimy o naszym ulubionym autorze, to dwa pozostałe fajne zasoby, które można u niego znaleźć, to są mini files, czyli. Katalog plików w różnych formatach i graficznych, dźwiękowych, wykonywalnych, no różnorakich, i to są minimalne przykłady, czyli najmniejsze jakie się da, ale w pełni zgodne ze specyfikacją. Jeśli na przykład jest to obrazek, no to treść obrazka jest nazwa tego formatu. Oprócz tego mamy też kolekcję plików mokowych czyli takich sztucznych zaślepek udających jakiś typ pliku. No i w tych plikach chodzi tylko o to, żeby zawrzeć tam najmniejszą możliwą sygnaturkę, która pozwoli na zidentyfikowanie typu, no choć oczywiście za tym typem nie będzie kryła się żadna rzeczywista treść. Bardzo ciekawy rodzaj poliglotów wymyślił Aleksiej Tichonow, który skonstruował dwustronne QR-kody. Co do zasady QR-kod nie będzie działał w lustrzanym odbiciu, Natomiast twórcy programów, które rozpoznają QR-kody, no żeby zwiększyć pewność działania, wprowadzają różnorakie heurystyki. Między innymi sprawdzanie, czy obraz w odbiciu lustrzanym zawiera może jakieś QR-kody, których nie udało się rozpoznać przy podstawowym odwzorowaniu. Aleksiej Tichonow wymyślił sposób na przygotowanie takiej kolizji, czyli takiego QR-kodu, który w lustrzanym odbiciu będzie zawierał jakiś inny napis. I teraz, gdy weźmiemy sobie komórkę z programem do rozpoznawania QR kodów i będziemy raz po raz skanować ten sam QR kod, to zależnie od tego, czy ta heurystyka akurat wystrzeli, czy nie wystrzeli, to będziemy mieli różne napisy: albo Harry, albo Bowik. E, zdumiewające i no, jak się widzi coś takiego po raz pierwszy, to aż się nie chce w to uwierzyć. Mała dygresja. E, Mówiliśmy tutaj w tej prezentacji o bardzo wielu różnych formatach. Jakby milczące założenie było takie, że specyfikacja zawsze jest dostępna, albo w internecie, albo gratis. Tymczasem okazuje się, gdy popatrzymy na przykład QR-kody, które zostały oficjalną normą ISO, że taka norma nie jest dostępna za darmo i trzeba wyłożyć 200 franków, żeby dostać PDF-a, który będzie zawierał kompletną specyfikację QR-kodu. No, jak ktoś oczywiście pogrzebie w internecie, no to znajdzie sobie ten dokument bez płacenia, ale ciekawe jest to, że taka wiedza, ona nie jest darmowa, nie jest ogólnodostępna. No, tutaj mała reklama może. Na blogu Informatyk Zakładowy znajduje się największy tekst o QR-kodach w polskim internecie. Jeśli ktoś się zainteresowany, to zapraszam. Jeśli chodzi o moje własne doświadczenia w projektowaniu formatów, to zrobiłem to tak naprawdę dwa razy w życiu. I oba te przypadki dotyczyły programu Transportoid. No, parę słów może o tym powiem. Transportoid to był mobilny rozkład jazdy komunikacji miejskiej, który zacząłem pisać na Androida w roku 2010. No i potem razem z Piotrkiem Owcarzem rozwijaliśmy go przez następne 4 lata. I to był w pełni autorski program. On, jego założeniem było to, że będzie działał offline'owo, bez połączenia z internetem, więc paczka z rozkładami jazdy dla danego miasta była ściągana na urządzenie i odczytywana z lokalnego storage'a. Pierwszy format jaki był w użyciu to był zip z plikami tekstowymi w środku. No, bardzo prymitywny, niewystarczający, ale pozwolił na zidentyfikowanie potrzeb, i to pozwoliło na zaprojektowanie drugiej wersji formatu, binarnego tym razem, ale takiego, który sprawdził się naprawdę dobrze. I tutaj wydaje mi się, że źródła sukcesu mogą tkwić w tym, że nie robiłem tego sam, tylko mieliśmy z piotkiem takiego ping-ponga, w którym ja najpierw wymyślałem kawałek specyfikacji, jak wyobrażałem sobie, że jakieś tam dane rozkładowe mogłyby być przechowywane. Piotrek pisał do tego w Pythonie kawałek kodu, który kodował daną strukturę. Ja z kolei w Java pisałem w programie dla Androida dekoder, który brał dany plik i go wczytywał. No, tutaj wychodziły problemy, więc Piotrek na swoje własne potrzeby zaczął pisać gramatykę która w jakimś edytorze, nie, nie pamiętam już jego nazwy, w każdym razie w jakimś edytorze binarnym zaczął pisać definicję, która potrafiła dokonać gramatycznego rozbioru pliku binarnego i pokazać jego strukturę lub też wskazać błędy. Natomiast ja po swojej stronie w C Sharpie napisałem weryfikator, który nie tylko sprawdzał strukturę leksykalną i gramatyczną pliku, ale także sprawdzał, czy z punktu widzenia logicznego wewnątrz wszystko jest w porządku, bo w tym pliku były nie tylko dane rozkładowe, ale też obliczone informacje, które przyspieszały wyszukiwania, bo taki plik nie mieścił się naraz w pamięci. No i wyszukiwanie połączeń byłoby problematyczne. Aby nie musieć co chwilę odczytywać innych fragmentów danych, to zawarliśmy informacje, które były uprzednio przeliczone. Na przykład dla każdego przystanku mieliśmy gotową listę linii, które się przy nim zatrzymują. Dla każdego przystanku mieliśmy listę przystanków, do których można dojechać z danego. Mieliśmy też drugą listę przystanków, z których można dojechać do danego. No, były tam tego typu rzeczy, które pozwalały na implementację rzeczywiście szybko działającego mechanizmu wyszukiwania połączeń z przesiadkami, mimo że Pamięć operacyjna w ówczesnych Androidach była naprawdę bardzo malutka. Ten plik, jak sobie zajrzałem do specyfikacji, on miał na początku magiczny napis, aby wiedzieć na pewno, że, no, że plik, który próbujemy wczytać, rzeczywiście jest plikiem rozkładowym. W nagłówku był numer wersji, była długość pliku, była suma kontrolna MD5, która pozwalała stwierdzić, czy plik pobrał się prawidłowo. I była, to może nie w specyfikacji, ale w narzędziach, które stosowaliśmy, była też kontrola, czy kolejne segmenty są oczekiwanej długości, czy nie ma w środku dziur. I muszę powiedzieć, że troszkę się wzruszyłem, gdy przygotowywałem tą prezentację, bo okazało się, że nie dotykałem specyfikacji tego formatu, nie otwierałem w ogóle tego arkusza od sierpnia 2014, czyli już ponad 6 lat minęło. A mimo to, jak, jak sobie przypomniałem te pomysły, które tam były, to. Było tam parę naprawdę fajnych pomysłów. Na przykład był pomysł, w jaki sposób kodować tablice, które są w większości puste, tablice buloskie, które mają w większości fałsz. Na przykład na 1000 pozycji będziemy mieli 50 albo 70 wartości prawda, a znaczna większość będzie wartością fałsz. No i tutaj było coś w rodzaju kodowania RLE, które faworyzowało duże, długie sekwencje fałszów i potrafiły je zwięźle przekazywać. Były też złe pomysły one wynikały troszkę z przyczyn wydajnościowych. Na przykład nazwy wszystkich przystanków one były sklejone do jednego stringa, tak żeby podczas wczytywania pliku ten napis był odczytany jeden raz, ponieważ jednokrotne skonstruowanie stringa z napisu UTF i potem zrobienie 1000 substringów to było o wiele, wiele, kilkadziesiąt razy szybsze od zrobienia y, tysiąca nowych instancji stringa na podstawie jakiegoś tam ciągu bajtów UTF. No, problem był, polegał na tym, że musieliśmy tam mieć polskie literki, bo zdefiniowane, że to jest y, bodajże UTF-8, czyli y, możemy tam mieć na przykład, polskie znaki diakrytyczne y, i definiujemy sobie, że napis żółw to są cztery znaki unikoty, więc on będzie miał długość 4. Y, Oczywiście dałoby się to skrzywdzić na bardzo wielu różnych sposobów, no chociażby dlatego, że literka Z w Unicode może być zapisana albo jako znak Z, albo jako trzy glify, czyli litera Z, łącznik, który jest niewidoczny i kropeczka wisząca nad literką. No i to by były trzy znaki, mimo że tak naprawdę na ekranie pojawiałaby się tylko jedna literka. Więc tutaj to by akurat nie zadziałało. No ale koniec końców format, który zrobiliśmy, on się sprawdził i, i dawał naprawdę fajne efekty. Gdybyście chcieli usłyszeć albo przeczytać o transportu idzie więcej, to dajcie mi znać, bo to może być też fajny temat na artykuł wspominkowy. Jeśli format danych, który opracowaliśmy, będzie wykorzystywany przez obce osoby, takie, które nie mogą do nas podejść i dopytać, no to z całą pewnością opis specyfikacji nie będzie wystarczający. Koniecznie należy dostarczyć przykłady poprawnych, przykłady niepoprawnych plików razem z przypadkami brzegowymi. Jeśli to tylko możliwe, warto wygenerować czy przygotować jakąś gramatykę, która pozwoli na automatyczne tworzenie parserów. Bardzo fajnie byłoby napisać w specyfikacji formatu, w jaki sposób będziemy wycofywać się z tych rozszerzeń albo wariantów, które okazały się niepotrzebne albo są wyśle uliczką. No, tutaj przykładem może być na przykład osadzanie plików flash w PDF-ach. No, ponieważ Flash umarł i w tej chwili, gdy przygotowuję tę prezentację, no to ty, tylko tygodnie dzielą nas od ostatecznej śmierci Flasha. No to te dziesiątki czy setki stron opisu, jak osadzić, zintegrować flaszę z PDF-em, no to one są już całkowicie niepotrzebne. Potrzebujemy sposobu na określenie, kiedy wsteczna kompatybilność będzie przydatna, a kiedy będzie niosła zbyt duży koszt i warto ją zerwać. No i przede wszystkim warto wymuszać zmiany, gdy czasy się zmienią, no bo możemy spojrzeć na przykład, że po dziś dzień przez 40 lat używamy aplikacji TAR, czyli Tape Archive, czyli aplikacji, która w systemach Unixowych służy do sekwencyjnego zapisu plików na taśmie, czyli na nośniku bez file systemu. No, każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy ostatni raz przewijał taśmę. Na zakończenie mogę wspomnieć o rzeczach, o których nie mówiliśmy. O kombinacji różnych treści, które możemy przemycać w plikach typu polyglot jest mnóstwo. No, przykładem może być na przykład plik bitmapowy, który jest jednocześnie poprawnym, dającym się sparsować JavaScriptem. Nie mówiliśmy w ogóle o poliglotach XSS, czyli takich snippetach JavaScriptu, które wykorzystują różne konkurencyjne, ale uzupełniające się techniki do tego, żeby wstrzyknąć jakiś XSS i żeby on zadziałał w wielu różnych kontekstach. Nie mówiliśmy o poliglotach z kodu źródłowego. No, bardzo fajne zadania można znaleźć na, na stronie Code Golf Stack Exchange. Tam na przykład pojawia się zadanie, żeby napisać program, który będzie się dało wykonać w co najmniej trzech różnych językach. W pierwszym ma wypisać na wyjście jedynkę, w drugim języku dwójkę, a w trzecim języku trójkę. No i okazuje się, że jeśli weźmiemy jakieś takie ezoteryczne języki programowania, no to możemy mieć kod źródłowy, który wykona to zadanie dla 30 różnych języków. Ale nawet gdy popatrzymy na Java, C i C, no to również daje się taki programik zdefiniować. To wszystko, o czym mówiłem, nie wyczerpuje oczywiście tematu poliglotów, ale mam nadzieję, że bawiły Was te przykłady, które przygotowałem. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do odwiedzania bloga Informatyk Zakładowy i wydaje mi się, że zaraz uda się jeszcze zostawić jakąś sesję pytań i odpowiedzi. No bo jak być może się zorientowaliście, cała ta prezentacja poleciała z taśmy, A ja na wszelki wypadek pożegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za uwagę. Tomek Zieliński.